Rybnicki okrąglak zamienił się w prawdziwą rewię mody. 21 lutego odbyła się impreza pod hasłem Fashion Show Event, którą zorganizowano w Rybniku po raz pierwszy. Modelki na wybiegu zaprezentowały najnowsze kolekcje ubrań, przygotowane przez dwa rybnickie butiki, Paris i Wenecja. No oczywiście, pani, możemy klaskać. Wielkie, wielkie brawa, pani, dla wielkich pań. Wielkie brawa! W tym roku jest modna, jak widzimy, po kolekcji limonka i kolory szarości. Jak i jeden butik Paris, tak i Wenecja nam zaprezentowały właśnie kolekcję, która jest limonkowa. Wielkie brawa, kochani! Wielkie brawa! Jeszcze raz. Wielkie brawa, kochani! Wielkie brawa, drodzy panie! Wielkie brawa! Wielkie, wielkie brawa! Wielkie brawa! Wielkie brawa dla tych dzieciaków! Wielkie brawa! I z tą najmniejszą pociechą. Wielkie brawa, kochana! Klaszczemy, klaszczemy, śmiało! Nie ma się co wstydzić! To jest dla państwa! Wielkie, wielkie brawa, kochani! Brawa, brawa! Modelek, tych najmniejszych, tych najmłodszych. Wielkie, wielkie brawa! Impreza się nazywa Fashion Show Event. Jest to impreza zorganizowana o modzie, fotografii, o kobietach, jak można być pięknym, nie siedzieć w domu. Dużym zainteresowaniem odwiedzających cieszyły się również stoiska z damską odzieżą i bielizną oraz biżuterią firmy Art Venus z Rybnika.
Wśród uczestników imprezy rozlosowano wiele cennych nagród, m.in. damska torebka, kosmetyki oraz bon na szaloną sesję fotograficzną dla nowożeńców w Parku Zamkowym w Mosznej. Imprezę uświetnił występ zespołu Gold One z Gliwic, który porwał publiczność do tańca. Podczas Fashion Show Event nie zapomniano również o najmłodszych, na których czekały gry i zabawy w towarzystwie bajkowych postaci. Każda z pań, która odwiedziła tegoroczny Fashion Show Event w Rybniku, mogła oddać się w ręce zawodowych stylistów. Subtelny makijaż, odpowiednio dobrana fryzura czy stylizacja rzęs i paznokci to tylko część metamorfozy, której poddały się najbardziej odważne rybniczanki. Przede wszystkim organizujemy tą imprezkę dla naszych wspaniałych kobiet, które będą się właśnie tam stylizować z tyłu. Za chwilę będzie pani Sylwia im robić zdjęcia. Każda z nas musi pokazać, że jest piękna. Nie siedzimy w domu, nie zamykamy się w sobie, nie gotujemy, nie sprzątamy, ubieramy się pięknie, robimy piękne makijaże, ubieramy świetną biżuterię i idziemy na ulicę z pięknym uśmiechem. Panie, które poddały się metamorfozie, następnie zaprezentowały się na wybiegu. Jak widać, każda z kobiet doskonale poradziła sobie w roli modelki. Organizatorzy imprezy postanowili również pomóc choremu Bartusiowi, który chciałby kiedyś stanąć na nóżki. Impreza jest zrobiona też przede wszystkim dla Bartusia, któremu organizujemy zbiórkę nakrętek. Dzięki temu udało się zebrać 4 duże worki nakrętek. Organizatorzy imprezy zapowiadają, że to nie koniec pomocy dla Bartusia i mają nadzieję, że do tej akcji będzie się przyłączać coraz więcej osób. Oprócz zbierania nakrętek zorganizowano również licytację przedmiotów, z których dochód zostanie przeznaczony na leczenie Bartusia. Fashion Show Event za nami. Dla tych, którym nie udało się dotrzeć w tym roku, mamy dobrą wiadomość. Mam nadzieję, że ta impreza nie odbyła się po raz pierwszy, a będzie ich jeszcze mnóstwo. I cieszymy się, że tylu ludzi przybyło. Jest nam bardzo, bardzo miło, bo to właśnie dla Was to wszystko robimy.